walczymy. Od tego roku protestujemy przeciwko temu inwestorowi, ale ogólnie to już protestujemy od ponad 15 lat, bo byli inni inwestorzy i tamtych, można powiedzieć, pokonaliśmy. Mimo że w tej chwili jest to wszystko grubymi nićmi dla nas szyte, po krawędzi prawa, jak ja to mówię, dlatego że z nami się nikt nie liczy, nikt nie pyta się nas o zdanie, nikt nie przeprowadza żadnych konsultacji. Po cichu wszystko się robi i myślę, że nam się uda zrobić tą inwestycję, postawić mieszkańców Michałowa i okolicznych miejscowości, bo nie tylko Michałów tu jest, przed faktem dokonanym. MPO jest niewiarygodne, dlatego że mówi, że będą składać tu odpady poprocesowe. A według decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę, jest mowa o kompostowni, o segregacji śmieci i jeszcze innych odpadach obojętnych, nie niebezpiecznych i obojętnych. Wiemy, jakie to są odpady, jakie to są kody tych odpadów, więc niech nie mówią, że tu będą tylko poprocesowe odkładać. Wystarczy, że tylko wejdą z tym, a powiedzą, że mają pozwolenie, mają na inne działalności również. Więc niech zmienią pozwolenie na budowę na to, co tu chcą składać. Niech się procedura rozpocznie ponownie ze wszystkim, co nie znaczy, że my pozwalamy, żeby niszczyć tak piękny krajobraz, lasy chronione, płuca dla Warszawy. Były faktycznie dwa protesty przed Urzędem Wojewódzkim, czyli Urzędu Mazowieckiego, jednocześnie u pani prezydent Gronkiewicz-Waltz. Zupełnie nikt do nas się nie pofatygował, żeby przyjść, żeby przynajmniej jedno słowo z nami zamienić. Następnie protestowaliśmy przed Pałacem Prezydenckim 7 marca, to była sobota. Pan prezydent udał się na swoją kampanię wyborczą po Polsce autobusami i również do nas nikt nie wyszedł, więc a u pana wojewody leżą około 2000 naszych odwołań od decyzji pozwolenia na budowę. Do chwili obecnej nie mamy żadnej na ten temat odpowiedzi. Od 12 stycznia, dzisiaj mamy 15 marca i nadal nie wiemy nic, co się dzieje z naszymi odwołaniami, więc przynajmniej publikacja w internecie, jak nie chce pan wojewoda z nami rozmawiać, to niech w internecie ogłosi. My jesteśmy ludźmi cywilizowanymi. Widzimy w internecie, wszystko czytamy i niech się chociaż w ten sposób zachowa. Jak nie ma, jak nie, to ma sztab ludzi, którzy mogą się tym zająć i nam jakieś odpowiedzi wydać. Ale EPO ostatnio zechciało rozmawiać z mieszkańcami. Ostatnio było spotkanie mieszkańców, na którym ja oczywiście też byłem tutaj obok w Gminnym Centrum Kultury Michałowie. Co oni w ogóle chcieli wam przekazać na tym spotkaniu? No na pewno chcieli nam pokazać, jak to pięknie będzie wyglądała ta ich inwestycja. Śmieci nieśmierdzące i w ogóle będzie och i jak i będziemy mieli same z tego korzyści. Jeśli tak MPO uważa, pan prezes, że takie śmieci będą nieśmierdzące, potocznie mówiąc, może brzydkie słowo, to niech to zrobi pod 300 metrów od domów w Zielonce. Mają korzyści z tego, bo na ich terenie gminy Zielonka, czyli podatki, niepodatki. Jeśli nieśmierdzące, to niech pan burmistrz Zielonki wyda decyzję i pozwolenie na budowę konik pod ich domami. Czy w ogóle jakiekolwiek poza waszą organizacją, jakieś inne organizacje ekologiczne was wspierają? No tak, nie. Jako Stowarzyszenie Zielony Wiązł walczymy właściwie sami. No i okoliczni mieszkańcy, tak jak już mówiłam, tu Michałów, mieszkańcy Pustelnika, Okuniewa, Sulejówka, Poświętnego, tych, których bezpośrednio będzie ta inwestycja dotyczyła, tak walczą. Nie widzimy tu żadnych dodatkowych stowarzyszeń ekologicznych, które by nas wsparły w tym temacie. Także nie ma, nie ma, nie ma, jesteśmy sami sobie. A powinniśmy o tym pamiętać i powinni wiedzieć inne stowarzyszenia, że tu chodzi o ten las, że ten las powinien być dosadzany, że jeśli mówimy o Unii Europejskiej, to powinno być jak najwięcej zieleni, a nie wycinanie lasu. Więc tyle miejsc jest zdegradowanych. Są różne alternatywy, gdzie można takie składowisko odpadów wybudować. Nie wiem, dlaczego ci ościenni włodarze uparli się akurat na ten teren. Chcielibyśmy znać tą odpowiedź, dlaczego akurat w tym lesie i blisko nas
gmina Halinów, gmina Stanisławu, gmina Poświętne, gmina Dęby Wielkie, gmina Sulejówek podjęli uchwałę przeciwko tej inwestycji. Jest to podjęta. Te uchwały zostały wysłane do wojewody mazowieckiego, czyli pan wojewoda Jacek Kozłowski jest tego świadom, że gminy są za nami i są przeciwko tej inwestycji. Sama uchwała powinna przez to mówić, że nie wspierają inicjatywy gminy Zielonka czy starostwa Wołomińskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Nie wiem, Borki jeszcze nie wiem.